Jak zrobić wydmuszkę? Dzisiaj zrobimy ozdobę, gdzie podstawą będą wydmuszki. Jak taką wydmuszkę zrobić? Jajko musimy bardzo dobrze, starannie umyć. Następnie musimy nakłuć z jednej i drugiej strony. Następnie patyczkiem powiększyć dziurkę. To samo można zrobić w mniejszym jajeczku, które będzie stanowiło naszą ozdobę jako przepiórki. Gdy mamy już nakłute jajka i odpowiednio dużą dziurkę z jednej i z drugiej strony, należy wydmuchać zawartość. To samo zaraz zrobię z jajka przepiórki. Należy pozbyć się zawartości, aby była sama skorupka. Zawartość będzie bardzo dobrą podstawą naszej jajeczniczki. Tu mam wydmuchaną zawartość jajka oraz jajka przepiórki. I teraz skorupki umyję i będę mogła je wykorzystać do zrobienia dekoracji. I przystąpimy zaraz do zrobienia dekoracji świątecznej. Ja akurat wykorzystuję kawałek drewna. Ja palę w kominku, w związku z czym taki nieduży kawałek drewna będzie podstawą mojej konstrukcji. Ale można wykorzystać również jakąś ładną gałązkę znalezioną gdzieś niedaleko. Również sucha trawa zwinięta w krążek, przewiązana nitką, będzie piękną ozdobą, naturalną ozdobą. Kładziemy ją na środku naszej konstrukcji. Następnie wykorzystuję sizal, aby wypełnić środek. W to miejsce włożę właśnie naszą wydmuszkę. Jeszcze tutaj użyję jakichś dodatkowo rzeczy. Tutaj bukszpan, który będzie stanowił jeszcze dodatkowy taki element dekoracyjny. Wykorzystam też skorupkę jajka, która będzie dodatkowo stanowiła takie uzupełnienie. Tu akurat jest troszeczkę trawy. Można również dodać coś, kawałeczek bukszpanu włożyć do środka i nasze jajko z przepiórcze. Możemy położyć tutaj obok. I mamy bardzo ładną dekorację